Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj Państwa gościem w studio telewizyjnym Gazety Orsztyńskiej jest pan Jacek Wiśniowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Burmistrz Lizbarka Warmińskiego od dłuższego już czasu nazywanego Zielonym Miastem, ale teraz także będziemy mogli o Lizbarku mówić jako o mieście optymistycznym. Tak, oczywiście dostaliśmy nagrodę. Optymistyczne miasto. Czyli miasto uśmiechnięte i miasto przyjazne i dla mieszkańców, i oczywiście. Również dla turystów. Tak, oczywiście. Staramy się y, pro, pokazać nasze miasto jako miejsce dobrego życia, bo w zasadzie jesteśmy miastem chita slow, y, miastem y, uzdrowiskowym. Myślę zaraz za niedługo. I możemy pokazać, że wartość żyć jest w takim mieście spokojnie, ale z drugiej strony, wokół, żeby było bardzo dużo zieleni, żeby było czyste powietrze. Zresztą nasze inwestycje w tym kierunku cały czas podnoszą. No właśnie, panie burmistrzu, bo Lidbark już od dłuższego czasu idzie w kierunku uzdrowiska. Jeszcze tym uzdrowiskiem nie jest, ale jest szansa, że niedługo będzie. Ale początki były takie dosyć ciężkie, bo właściwie można powiedzieć, budowaliście na pniu to, co jest w tej chwili. Tak, oczywiście, pamiętam jeszcze pierwsze zakupy ziemi na terenach uzdrowiskowych. Kupiliśmy 8,5 hektara, gdzie obecnie jest, są tężnie, ale też i sprzedane są działki pod inwestycje typowo uzdrowiskowe. I wszystkie te tereny zostały już sprzedane. No ale też i pozyskaliśmy część terenów od Kowru. To był 2015 16 rok, kiedy pozyskiwaliśmy te wszystkie tereny i otrzymaliśmy też ten teren kowru, który przeznaczyliśmy na pawilon zdrowia. I powstały tam promenady, mamy a także rewitalizacja żabiego stawu. Co niewątpliwie przyczyniło się do tego, że mamy teraz kompleks uzdrowiskowy w postaci tężni też szpital uzdrowiskowy, który jest już ku końcowi, czyli zakład przyrodoleczniczy, pawilon zdrowia, promenady, uzbrojenie terenu, sprzedane wszystkie działki, no i park uzdrowiskowy Doliny Symsarny. Czyli wszystko to jest w jednym miejscu skumulowane i myślę, że to będzie bardzo nowoczesne i pierwsze na Warmii uzdrowisko. Byłem, widziałem, drodzy Państwo, i polecam, ale też nie Generalnie uzdrowisko no to przede wszystkim woda. Tutaj jest też optymistyczna wiadomość. Tak, i to z ostatnich chwil można by powiedzieć, z ostatnich dni otrzymaliśmy już świadectwo jakości wody pod względem leczniczym, czyli ma właściwości lecznicze. Oczywiście pierwsze badanie było robione w 2014 roku i te właściwości już były lecznicze. No ale obawiałem się teraz, że po tylu latach zakres badań też ale i jakość wody może się też zmieniać. Więc próbki zostały pobrane z odwiertu i zostały zbadane. No i to co jest bardzo najbardziej istotne, że otrzymaliśmy właśnie świadectwo potwierdzające zdrowotne właściwości naszej wody z odwiertu. Panie burmistrzu, zapewne Pan, również mieszkańcy Lidzbarka, turyści liczą na to, że Lidzbark stanie się uzdrowiskiem jeszcze za Pana kadencji jako burmistrza Lidzbarka, ale jednocześnie wiemy, że jest to Pana ostatnia kadencja tak. tej roli burmistrza, bo tak stanowi prawo. Tak, jest to trzecia kadencja, ale druga po wejściu w życie nowych przepisów, które ograniczają kadencyjność do dwóch. Panie burmistrzu, a pamięta pan, jaki wynik pan osiągnął w no, wyborach? Teraz ostatnio prawie 64%. To był jeden, jeden, z lepszych, jeden z lepszych wyników w województwie, ponad 60% głosów i zwycięstwo w pierwszej turze. Panie burmistrzu, no, na emeryturę jest pan za młody. Co tak, dalej? I to stanowczo. <laughs> Co dalej? Dalej mam pomysły, żeby dalej pracować na mm, poziomie. Ale już teraz myślę, że władz państwowych i tu na pewno aspiracje mam, wynajmniej do tego, żeby startować do wyborów parlamentarnych, do Sejmu. Jeżeli partia. Do której należy od miesiąca, od miesiąca wystawi mnie, no to będzie bardzo, bardzo przyjemnie i będę pracował nad tym, żeby zdobyć mandat i żeby dalej rozwijać, ale już na poziomie, na poziomie władz państwowych nasze, naszą Polskę. Ta partia to? Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa gościem był pan Jacek Wiśniewski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. Dziękuję pięknie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.